I za chwilę nastąpi pierwsza walka półfinałowa. Spotkają się w bardzo lecznym w gości kilogramów na różniku czerwonym Anetta Gierszewska, a druga zwycięska na różniku niemieckim Salatowa Gała z Przepraszam, jeszcze jedna uwaga techniczna. Dziewczyny boksują po 1,5 minuty. Tak, tak. No właśnie, proszę o to. I witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na serii przedpołudniowej 19. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Łódź i dzisiaj zaczynamy już rywalizację młodych dziewcząt. Pierwsze walki w kategorii do 48 kg. Witają Państwa serdecznie Włodzimierz Kromka i Piotr Jagiełło za moment w takim razie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, tak jest. Zaczniemy. Pierwszy pojedynek 48 kg, czerwony narożnik. Aneta Gierszewska, UKS Nowi Polnica i narożnik niebieski Sara Domagała, Skalnik Wiśniówka. My jesteśmy bardzo ciekawi, jak tutaj młode dziewczyny będą prezentowały się. Wiemy, że nie wszystkie są doświadczone, nie wszystkie mają wielką liczbę walk, bo jest tu spora grupa dziewcząt, które dopiero tak naprawdę stawiają pierwsze kroczki. 2, 3, 4 walki na koncie. Także będziemy mieli przegląd tego, jak ten młody narybek w żeńskim wykonaniu będzie prezentował się na ringu w Łodzi. No na pewno jest to trudny egzamin dla młodych dziewczyn, które zapałały chęcią spróbowania smaku rękawic i ringu, ale myślę, że kto czuje sport, a jestem przekonany, że te młode dziewczyny na pewno, może nie od razu tutaj zadziwią nas swoimi umiejętnościami, bo to naprawdę jest bardzo krótki staż i przygoda z boksem tych młodych dziewczyn. No myślę, że najważniejszą tutaj sprawą będzie to, co cały czas podkreślamy. Ambicja, wola walki i chęć zwycięstwa. Jeżeli to dziewczyny nam pokażą, o resztę możemy być spokojni. Myślę, że trenerzy zadbają o to, aby odpowiednio przygotować pod względem technicznym. I wszystko będzie ok. Tym bardziej, że naprawdę możemy się pochwalić wspaniałymi wynikami na arenie międzynarodowej. Karolina Michalczuk i wiele, wiele innych, również młodych dziewczyn, które już zdobywały medale na naprawdę najwyższych rangą imprezach na świecie. Znając prawidła tego turnieju, to prawdopodobnie te dziewczyny, które będą jak najmocniej dążyły do walki w półdystansie, będą zadawały dużą liczbę ciosów, no to pewnie te będą wychodziły zwycięsko z tych pojedynków. No ale mamy nadzieję, że kilka perełek nam się tutaj objawi. Tym bardziej, że tak jak mówisz, Polska jest bardzo mocna, jeśli chodzi o boks kobiet. Młode pięściarki też na pewno mają w sobie jakiś zalążek talentu. No i będziemy czekali, aż któryś z tych talencików nam tutaj eksplodują. A my widzimy już, że witają się pierwsze dziewczyny, pierwsza para, walka numer jeden wśród pań. Aneta Gierszewska, czerwony narożnik, Sara Domagała, narożnik niebieski. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Tomasz Rożniatowski, Wrocław. Sędziowie punktowi, Krzysztof Wójcik, Krzysztofomir Milczarek, Janusz Poronin, Waldemar Budziłek i Rafał Komar. Czego możemy być pewni, to na pewno bardzo głośnego dopingu. Nie po raz pierwszy jesteśmy na kobiecych imprezach z naszymi kamerami i całe czasy dziewczyny dopingują swoje koleżanki. Robią atmosferę naprawdę wielkiego, wielkiego święta. No zresztą na trybunach już trochę i dziewcząt, i kolegów z różnych drużyn zebrało się, a więc powinno być tutaj dość żywiołowo, dość gorąco. Pytanie, czy na ringu też tak będzie? No przekonamy się. Na razie początek dość zaskakujący, bo spokojny. Nie ma straszliwego chaosu. No tutaj Sara Domagała pokazuje nam bardzo dobre ciosy proste. Lewy, lewy, prawy, dokładka. I te ciosy z reguły dochodzą. No jest aktywniejsza na pewno na początku Sara Domagała, mamy. Teraz ładny prawy, jeszcze jeden, no testuje pomału wytrzymałość na ciosy Gierszewskiej Domagała. No, dobry jest ten lewy prosty. Ach, świetnie, trafiła prawym
domagała. Bardzo dobra inauguracja tego turnieju w wykonaniu dziewczyny w niebieskim stroju. Skalnik Wiśniówka słynie naprawdę z doskonałej pracy z młodzieżą, a i chyba charaktery tam są naprawdę bardzo nadające się do uprawiania sportów walki, a boks naprawdę tam... Ach, świetna akcja domagały, no bardzo wstrząsnęła teraz Gierszewską. Groźna jest ta prawa ręka. Wszystko zaczyna się od lewej oczywiście, od lewego prostego i potem dopiero kolejne ciosy. Stanęła nam troszkę Gierszewska. Dobra pierwsza runda w wykonaniu domagały. Bez wątpienia ona zwycięży to pierwsze starcie. No na pewno tutaj te właśnie podstawy, które nam zademonstrowała Sara, zostały przez trenerów odpowiednio przekazane i tylko się cieszyć. No niestety, ale od tego boks się zaczyna. Od tych podstawowych ciosów prostych, lewy, prawy. Jeżeli to zawodnik opanuje, to już później dokładka innych ciosów z innych płaszczyzn i wszystko jest okej. No na pewno z tym abecadłem domagała radzi sobie naprawdę przyzwoicie. I to abecadło na razie pozwala jej dość wyraźnie prowadzić tę walkę. My widzimy Anetę Gierszewską. Klub UKS Nowi Polnica. I za moment rozpocznie się druga runda, jeszcze sędzia ringowy pomaga tutaj w dopięciu kasku Gierszewskiej. I zaczynamy drugie starcie. Udana inauguracja domagały, dobry początek. Myślę, że Sara będzie trzymała się tej taktyki z pierwszej rundy, a więc dużo lewego prostego i próba ataków mocnych naprawdę z prawej ręki. No i dokładnie to cały czas się dzieje. Lewy i szukanie mocnej prawej ręki. Mieliśmy taki moment, kiedy obie zawodniczki stanęły, no i pierwsza do ataku ruszyła domagała i tak trochę ten pojedynek właśnie wygląda. Świetny, bezpośredni prawy domagały. Tym razem spróbowała akcji lewy prosty na górę, prawy na dół. A Gierszewska cały czas wyczekuje. Przypominam, kategoria do 48 kg. Zaczynamy oczywiście od walk półfinałowych wśród pań. A więc każda z zawodniczek występujących tutaj na ringu ma już zapewniony minimum brązowy medal. A póki co bliżej finału wydaje się być Sara domagała. Dziewczyny boksują 3 rundy po 2 minuty. A więc tak samo jak panowie. Ofensywniej zaczęła boksować Gierszewska. Koniec drugiej rundy. Rundy też w moim odczuciu wygranej przez tę bokserkę, którą widzimy w tej chwili. Słyszymy narożnik niebieski, sekundantów. Sary domagały. Za mało ciosów, więcej ciosów, ostatnia runda. Takie polecenia w narożniku. No myślę, że mimo wszystko na razie Sara te założenia taktyczne i plan z całkiem niezłym skutkiem wykonuje, bo wygrywa walkę. Ostatnie 2 minuty przed nami. Czeka nas dzisiaj w tej serii do południowej 14 walk. Zakończymy wszystko najcięższą kategorią plus 80 kg.
No myślę, że tu Sara dalej realizuje te akcje, które w pierwszej rundzie jej tak świetnie zrobiły drogę do zwycięstwa. Ale na pewno tutaj Gierszewska, Aneta, KSU Nowi Polnica też będzie chciała pozostawić po sobie dobre wrażenie w Łodzi. Na pewno nie można odmówić tutaj chęci Anecie, ale troszkę wydaje się, że jeszcze brakuje tego rzemiosła bokserskiego, żeby taką przeciwniczkę jak domagała pokonać. Uderzyła celnie na korpus, jeden, drugi cios bity na tułów w wykonaniu domagały. No i po tej troszeczkę spokojniejszej drugiej rundzie w wykonaniu Sary, trzecia znowu jest toczona już pod dość wyraźne dyktando zawodniczki z Wiśniówki. Tutaj domagała jest szybsza i bardziej zdecydowana w swoich akcjach. Gierszewska troszeczkę taka wystraszona i tutaj no niemiłosiernie obijają w trzeciej rundzie Sara domagała. No i mamy pierwsze liczenie. No wydaje się, że faktycznie wystarczająco zrobiła Sara, żeby sędzia wyliczył Gierszewską. Ale oczywiście wznawiamy walkę, nie było tutaj mowy o jakimś większym zamroczeniu. Po prostu duża liczba ciosów, kumulacja i sędzia postanowił wyliczyć, dać chwilę odpocząć Gierszewskiej. Zdecydowana bardzo w swoich atakach Sara, kolejne dobre lewe. No i to jest klucz do zwycięstwa. Lewy, prosty, długi, przede wszystkim celny. I raz jeszcze, dokładnie to samo. Długa lewa ręka, wyprostowana, dochodzi do głowy Gierszewskiej. Bardzo moim zdaniem dobry debiut na tej olimpiadzie Sary domagały. No i wydaje się, że sędziowie nie powinni mieć tutaj problemów ze wskazaniem zwycięzczyni. Problemów na pewno nie będzie żadnych. Sara domagała, wygrała pojedynek zdecydowanie, akcentując przede wszystkim swoją postawą w rundzie trzeciej. I Tomasz Rożniatowski tutaj w geście zwycięstwa uniesie właśnie rękę zawodniczki, którą trzyma w swojej prawej ręce. A jest nią Sara domagała. Bardzo dobry start tego turnieju. Tak jest, 5-0 jednogłośnie, Sara domagała. No i mamy pierwszą finalistkę, pierwszą zawodniczkę, która za dwa dni będzie biła się o złoty medal. W środę oczywiście walki finałowe dziewcząt. Aneta Gierszewska, no trochę zawiedziona swoją postawą, ale na pewno nie zrazi jej to na tyle, żeby po prostu porzuciła trening. I kolejny pojedynek, narożnik czerwony, świeża Angelika, boks Polonia Świdnica, narożnik czerwony i Kulińska Karolina, niestowarzyszona. Sędzia ringowy pan Rafał Komar, Kraków, sędziowie punktowi, panowie Zwoliński, Śledziński, Kozłowski, Poronin oraz Rafałowski. No a więc pytanie, która z tych pięściarek spotka się w finale z dobrze dysponowaną Sarą domagałą? Za, myślę, maksimum 10 minut przekonamy się o tym. Jeszcze dopięcie kasków z jednej, drugiej strony. Za moment gotowa będzie Angelika Świeża. Wydaje się, że już gotowa jest z kolei Karolina Kulińska. No, widzimy właśnie na naszych ekranach Świeża. No, na pewno przyjemne dla dziewczyn jest to, że one już medal mają w tym turnieju, a więc nawet porażka nie powinna za bardzo zrażać, bo do domu się wróci z brązowym krążkiem, z dyplomem. No te eliminacje strefowe to były takim grubym sitem do wyselekcjonowania tej najmocniejszej czwórki w danej kategorii wagowej. No tutaj mamy już trochę inny obraz pojedynku. Od samego początku dużo ciosów zadaje Karolina Kulińska. Stara się Świeża uspokoić tę walkę, ale Karolina chyba na razie nie będzie chciała zwolnić tempa.
no, nosząc na koszulce Jonak Team, zobowiązuje tutaj Kulińską do naprawdę zdecydowanych i skutecznych ataków. No tak jak Damian Jonak, dużo w półdystansie, dużo szukania ciosów, oczywiście zachowując pełne. No na pewno w początkowych, powiedzmy, swoich startach Damian również w ten sposób rozpoczynał swoje pojedynki. Piękny lewy sierpowy tutaj Kulińskiej, aż szarpnęło głową Angeliki. No dyktuje na razie warunki, bez wątpienia, Karolina Kulińska. Kolejne mocne ciosy spadają na głowę świeżej. Myślę, tutaj Angelika Świeża jest troszeczkę zaskoczona, bo powiedzmy warunki Kulińskiej naprawdę są troszeczkę słabsze, ale grad ciosów, który zasypał ją w tej chwili, po prostu powoduje, że Rafał Komar liczy reprezentantkę boksu Polonii Świdnica po raz pierwszy. No faktycznie, tam już był taki moment, że Angelika Świeża jakby zatrzymała się i trochę czekała na to, aż sędzia ją wyliczy. No i ringowy zachował przytomność umysłu, wkroczył do akcji, wyliczył do 8 Angelikę Świeżą. I takim niemiłym dla niej akcentem zakończyła się ta pierwsza odsłona. No tutaj mamy, jeżeli chodzi o ilość liczeń, tak samo jak i w kadetach, w całej walce 4 liczenia mogą być, z tym, że to 4 jest już kończące pojedynek, ale nie więcej niż 2 liczenia w rundzie. A więc tutaj równouprawnienie, tak jak i u mężczyzn, tak i u kobiet. No ja myślę, że bardzo dobrze, bo jeżeli już porwały boksem kobiety świat, to niech startują z tego samego pułapu, co i mężczyźni. Dobry lewy Kulińskiej, raz jeszcze lewy prosty, ale zawzięła się mocno, świeża i będzie chciała tutaj odrabiać straty, bo pierwszą rundę przegrała. No ten tajfun tutaj w wykonaniu, prawda, Kulińskiej dezorganizuje całą obronę świeżej. I pomimo wielkich starań i zamykań oczu przed tymi ciosami, no nie jest w stanie się obronić. Ale mimo wszystko parę razy zastopowała delikatnie. Oczywiście, ale to były takie ciosy rozpaczy, które no, zadaje Angelika. Dzielnie wytrzymuje te wszystkie uderzenia, teraz przeszła do kontrataku świeża. No i przez chwilę odwróciły się losy tego pojedynku, ale to był tylko krótki wszystko, moment, bo znowu... Wszystko wróciło do normy. No nie. Kolejne liczenie. Ja myślę, że Rafał Komar zezwoli jeszcze na dalsze boksy, tak, ale patrząc w oczy Angeliki Świeżej, tam za dużo chęci do podjęcia pojedynku nie miała. Wydaje się, że już mocno zdeprymowana jest Świeża, a Kulińska chyba będzie szukała zakończenia przed czasem, zamknęła w narożniku Świeżą, ale tutaj Angelika stara się jak może. Drugie liczenie i będziemy mieli koniec walki i pierwsze rozstrzygnięcie przed czasem podczas tego turnieju, a więc w pierwszym finale w kategorii 48 kg rywalką Sary Domagały będzie Karolina Kulińska. No ja tu jestem bardzo ciekawy, bo jeżeli chodzi o przygotowanie techniczne, o wiele lepsze zrobiła Sara Domagała w pierwszym pojedynku. Natomiast przeciwstawić się temu tajfunowi, jaki zaprezentowała nam Kulińska, no ciekawie. To nie będzie łatwe zadanie na pewno dla Domagały, ale jeżeli będzie dużo używała tej lewej ręki, będzie starała się w jakiś sposób dezorganizować próby takich zdecydowanych ataków Kulińskiej, no to wtedy Karolina może być w opałach. Angelika Świeża też próbowała lewym prostym, ale to po prostu... Nawał tych ciosów jednak robi swoje. A my za chwilę zobaczymy werdykt.
TKO w drugiej rundzie. No i łzy Angeliki Świeżej, ale przecież brązowy medal ma. No myślę, że no... To są te kobiece boksy naprawdę. Tym bardziej jeszcze tak młode dziewczęta przeżywają absolutnie każdą porażkę, a każde zwycięstwo napędza je do jeszcze lepszych treningów. Porażka na pewno boli, ale nie ma się naprawdę czego wstydzić. Trzeba wracać na salę, trenować w dalszym ciągu, stawiać kolejne kroki. Ale te pierwsze właśnie odczucia, no łzy same cisną się do oczu i no wręcz trudno się powstrzymać od tego. Teraz Grzegorz Strugała tam jak może pociesza Angelikę. A przed przechodzi nami mi właśnie do kolejnego pojedynku. Już waga 52 kg w czerwonym narożniku Urszula Urbańczyk KS X-Fight Piaseczno, a jej rywalką będzie Iwona Kryś, chemik Kędzierzyn Koźle. Nowa kategoria wagowa. I zaraz przekonamy się, jak właśnie w tej dywizji będą prezentowały się młode dziewczyny. No taka dość spokojna, widzę, jest Urszula Urbańczyk, spojrzałem przez chwilę na nią. Spokojna, wyluzowana. Wysoka, smukła dziewczyna, również Iwona Kryś z chemika Kędzierzyn, tak samo. Ale troszeczkę wyższa chyba Urszula Urbańczyk. Jakieś tam problemy. Pan supervisor. Chodzi chyba Jerzy o strój, Gus. Że nie może być chyba strój w tym samym kolorze, co przeciwny narożnik, jeżeli nie, dobrze podsłuchałem. Nie, absolutnie. To regulaminowe jest dopuszczone, a jest problem, widzę, z rękawicami, bo Urbańczyk ma firmy Top Ten, a obowiązkiem jest boksowanie w rękawicach organizatora, który reprezentuje nam tutaj firmę Adidas i to jest powodem. Tak, dokładnie to widać. Pan supervisor zdecydował, po prostu nakazał wręcz zmianę rękawic na rękawice i również, kask może być prywatny, jak to się mówi, indywidualny. No ale widzimy tutaj z tego, co mówi sticker, to chodzi o koszulkę, tak jest, a więc jednak mój słuch jeszcze mnie nie zawodzi, myślałem, że już jest tak źle, ale jednak coś tam dobrze podsłuchałem i koszulka też musi zgadzać się do koloru narożnika. No nam nie, to nie, ułatwi nie, zadanie. Nie, nie musi się zgadzać, absolutnie, bo na konferencji po prostu była rozmowa nawet na ten temat, tylko tutaj jest kwestia, że rzeczywiście te dwa stroje są podobne i dla lepszego rozeznania w oczach sędziów zmiana koszulki na czerwoną na pewno pomoże po prostu lepiej punktować sędziom punktowym oczywiście. Ale są koszulki w innych kolorach, przygotowane przez organizatora. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli po prostu... Obowiązkiem są do koloru narożnika rękawice i kask. Ale sekundant Stanisław Łakomiec zachowuje stoicki spokój. Myślę, że ten spokój też przejdzie na jego zawodniczkę. Stabilizator widzimy na lewej nodze Urszuli. Miejmy nadzieję, że tam wszystko z kolanem jest w porządku. Troszkę nerwowości, na pewno to dla tak młodej zawodniczki jest jeszcze taka dodatkowy zastrzyk adrenaliny. Już była na ringu, musiała zejść. Ale mam nadzieję, że to nie wpłynie w żaden sposób demobilizująco na Urszulę Urbańczyk. Jeszcze oczywiście szczęka musi powędrować. No i sędzia spokojem przemawia do Urszuli. No, wszystko już jest gotowe, wszystko już wiemy. Możemy zacząć pierwszą walkę kategorii do 52 kg. Czerwony narożnik Urbańczyk, niebieski narożnik Kryś. I zaczynamy. Ładnie zaczęła prawym na dół Urbańczyk. Długie, proste.
Dobry lewy, prosty Iwony Kryś. Stara się dużo na nogach pracować Urbańczyk. No tutaj mamy o wiele delikatniejszy boks. No taki wysublimowany kobiecy właśnie boks. Bardzo, bardzo. A i ładnie teraz takim troszkę od niechcenia lewym trafiła Urbańczyk. Dobre warunki fizyczne i jednej, i drugiej dziewczyny. Ale widzimy tutaj właśnie dwie dziewczyny, które no, naprawdę chyba niedawno trenują. Te ciosy widać, że jeszcze sprawiają im pewne problemy, bo na pewno dynamika wyprowadzenia tych ciosów i szybkość akcji to jeszcze jest no, na tym poziomie takim niższym. I tutaj na przykład ten sierp taki uderzany, który dopiero w początkowej fazie kariery zawodniczka może sobie przyswoić właśnie. Ale co ważne, nie ma takiej chaotycznej bójki, jednak jakby obie zawodniczki zdają sobie sprawę z tego, że jeszcze muszą się dużo na ringu nauczyć. I starają się dość oszczędnie boksować, szachować siłami. Koniec pierwszej rundy. Iwona Kryś na naszych ekranach. Trener Andrzej Porębski. Dużo pracy z kadrą, oczywiście doświadczenie pana trenera i widać te nerwy i tą złość, którą chce właśnie przekazać swojej podopiecznej. Również drugi trener Krzysztof Paciej z Dąbrowy Górniczej jest człowiekiem o wiele może spokojniejszym, ale również zdecydowanie chce jednak pobudzić właśnie Iwonę Kryś do bardziej zdecydowanych akcji. No, pierwsza runda była bez szczególnej przewagi. No wielkie problemy tutaj chyba, by wypunktować powiedzmy jakieś zdecydowane. No teraz piękny piruet, ale to nie w ringu się robi takie rzeczy. Dyskoteka to po turnieju dopiero można sobie pozwolić. Ewentualnie jeszcze powiedzmy dzisiaj wieczorem czy coś. Łódź jest pięknym i naprawdę wspaniale bawiącym się miastem, także no i te reprymendy w narożniku widzimy zrobiły pożądany skutek. Już zdecydowanie lepiej w tej drugiej rundzie prezentuje się Iwona Kryś. I teraz w narożniku zamknięta Urbańczyk, ciosy na korpus i pierwsze liczenie. Szybko zadziałał sędzia ringowy. No i może zapolować tutaj na czasówkę Iwona Kryś, bo będzie miała jeszcze trochę czasu, żeby sprokurować drugie liczenie. Zupełnie odmieniona wyszła Iwona na tę drugą rundę. Ale Urbańczyk, widzimy, też nie będzie. Koniec walki, tak jest. Szybka kombinacja 3-4 uderzeń w narożniku. Drugi raz ta sytuacja. No, wydawało się, że Urszula jakby troszeczkę poszukała środka ringu. I to jest koniec pojedynku. No tutaj, tak jak mówię, zwyciężył na pewno w tym pojedynku Andrzej Porębski. No bardzo, bardzo dobrze zapracował. Naprawdę pobudzając i dając takiego powera, bo gdyby po prostu była inna reakcja trenera, myślę, że dalej spacerowo by nam tutaj ten boks wyglądał. Ale tutaj no, mieliśmy przykład takich naprawdę spokojnych dziewczyn, które chciały sobie, prawda, poboksować bardzo delikatnie. Niemniej jednak trener swoją reakcją i zdecydowaniem w przerwie wymusił wręcz na Iwonie Kryś właśnie takie zachowanie. No są to sposoby, które trzeba wykorzystywać. No, Iwona pozdrawia sympatyków boksu. Oczywiście. Także to bardzo miłe. Też pozdrawiamy zwycięzczynię. Urszuli życzymy wszystkiego najlepszego w kolejnych startach. No dwie ładne dziewczyny, także świat stoi otworem. No tutaj są otworem. Tylko ładne dziewczyny.
bo chcą, prawda, uprawiać dyscyplinę, ładny jaką jest boks. Także wszystko się zgadza. I mówi, aż za ładną być, to trochę pójdę do boksu, żebym trochę zbrzydła może. No oczywiście troszkę humoru też no, nam... nie zaszkodzi, przed południem jednak troszkę humoru oczywiście, zawsze jest wskazane, tak. Po południu także. No i trzecia walka za nami, pierwszy półfinał wagi do 52 kg. Przez TKO w drugiej rundzie, Iwona Kryś, Chemik Kędzierzyn-Koźle. Brawa dla Iwony, brawa dla Urszuli, brawa dla sekundantów Iwony. To był wspólny sukces. Minuta przerwy, 60 sekund, jak to niewiele, ale jak jednak można dużo zdziałać w tym krótkim okresie czasu. No ja myślę, że tutaj większość zawodniczek będzie wykorzystywać właśnie te momenty, gdzie nadarzą się do wyliczenia. Sędziowie na pewno będą też po prostu częściej przerywać takie akcje z racji, że no, naprawdę są to młode dziewczyny i ich przygoda z boksem trwa bardzo krótko, a szkoda, żeby no, doszło do jakiegoś nieszczęścia i nikomu to nie jest potrzebne. No, sędziowie są wyczuleni, widać, na odpowiednio szybkie reagowanie na sytuację ringową i to zgadzam się z tobą, że to jest dobra jak najbardziej reakcja ringowych, bo dziewczyny jeszcze będą miały naprawdę dużo, dużo czasu, żeby boksować, dużo czasu, żeby pracować nad sobą, także tutaj nie ma sensu ryzykować po prostu zdrowiem młodych i uroczych kobiet. A przed nami drugi półfinał wagi 52 kg, a więc poznamy niebawem przeciwniczkę Iwony Kryś w finale. Paulina Chorążewicz, narożnik czerwony, Guk Skarbogliwice, a jej przeciwniczką będzie Ewelina Cieślik, Hetman Białystok. My widzimy w tej chwili Chorążewicz. No, Giełka i Skarbogliwice to naprawdę kopalnia kobiecych talentów i w seniorkach, i w juniorkach. No i tu w kadetkach mamy również ślad w sensie startu ich przedstawicielki. Tam naprawdę, no i seniorki, które wicemistrzyni świata, Wichrowska sama, ale to może w przerwie teraz skupimy się na pojedynku. No, bardzo także agresywny początek. Paulina na pewno ma wspaniałe przykłady do robienia wielkiej kariery na hali w Gliwicach. No i zaczęło no i tutaj nam się kolejny dużo. Tajfun ze Śląska. Mamy odesłanie do niebieskiego narożnika Eweliny Cieślik. No tutaj problem właśnie z... Nie, chodzi o włosy. Włosy muszą być upięte. Nie mogą włosy po prostu wystawać poza gabaryty kasku. A tutaj myślę troszeczkę ma źle upięte właśnie reprezentantka Hetmana Białystok, Ewelina Cieślik. Ale myślę, że trener w przerwie absolutnie poprawi to tak, żeby nie było już problemów. Szuka Cieślik lewego prostego, ale Chorążewicz widzimy cały czas do przodu. Te ciosy oczywiście zadawane w półdystansie są tak troszkę ze sztywnych nóg, nogi właściwie nie pracują, same ręce biją. No w taki sposób na pewno będzie ciężko jakoś mocno trafić. No ale samą presją, jak uczy doświadczenie tego turnieju, walki się wygrywa w Łodzi. My widzimy narożnik zawodniczki z czerwonego narożnika, a więc Pauliny Chorążewicz. Z dużą uwagą i dużym skupieniem przyglądają się sekundanci. Proszą o długie lewe ciosy. Za moment koniec pierwszej rundy. Zadowolony trener Pauliny, z tej końcówki zwłaszcza. No Ryszard, też... Ryszard Dziopa tutaj, powiedzmy, trener koordynator Śląskiego Związku Bokserskiego. Na pewno tam troszeczkę uspokoi Paulinę, bo po prostu no, prowadząc walkę takim systemem, nie wiem, czy wystarczy sił na trzy rundy, bo Paulina w tej pierwszej rundzie naprawdę dała bardzo dużo energii. A te ciosy, no, były bite
i przez jedną i przez drugą zawodniczkę troszeczkę tak na oślep, bez jakiegoś, prawda, myśli przewodniej i skonstruowania naprawdę takiej akcji, która by przyniosła pożądany i zdecydowany skutek. Dlatego trener apeluje w tej chwili o używanie przedniej lewej ręki, żeby nie zaczynać akcji obszernymi ciosami prawymi, tylko jednak najpierw przygotować sobie miejsce, a potem ewentualnie dopiero dołożyć prawą rękę. Zobaczymy, jak będzie realizowała to Paulina. Tak, nóżki, o to mi lewy. Pięknie, nie leć! Lewy prosty, nie leć! Tak, lewą ręką. W narożniku Eweliny Cieślik widzimy Pawła Pasiaka. No myślę, że tutaj lepszej obsługi narożnika nie może być jak trener kadry narodowej kobiet. No i do tego Tomasz Potapczyk. Tomek Potapczyk. Mieszanka wybuchowa, iście. Mieszanka, która nie pozwoli na pewno przegrać, ale oczywiście to znów jakiś kolejny żart nasz. No i widzimy tutaj, właśnie, tutaj powiedzmy Wilka z lasu, Paweł Pasiak, tuż za nim Tomasz Potapczyk. Tutaj to, co mówiłem, nie wiem, czy Paulinka się nie wystrzelała w pierwszej rundzie zbyt mocno, bo Ewelina Cieślik po prostu zaczyna odrabiać straty z tej pierwszej rundy, którą według mnie wygrała reprezentantka Giełka Łysiu-Karpo. A teraz, no niestety, troszeczkę jest w odwrocie i celniejsze ciosy Eweliny Cieślik. No Ewelina wykorzystuje swoje warunki po prostu. No na używa pewno, lewej na ręki. Pewno lepsze warunki ma fizyczne i... Ach, aj, mocno. Naprawdę. Dzwonek ostrzegawczy się teraz załączyć i powinien u Eweliny Cieślik. Lewy hak, lewy sierp. Oj, ale faktycznie wydaje się Paulina już naprawdę poważnie zmęczona. Zmienił się obraz w tej drugiej rundzie, zwłaszcza pod koniec. Ciekaw jestem, czy przez minutę Paulina Chorążewicz zdoła złapać troszkę energii, żeby jeszcze przyspieszyć w ostatniej trzeciej odsłonie. A my widzimy w akcji Pawła Pasiaka. No i posłuchajmy, może uda się coś tutaj podsłuchać. Coś się wyłowić, jakieś wskazówki. No jest to naprawdę bardzo fajną sprawą, tym bardziej, że ja myślę, że trener Pasiak również jest promowany przez Ryszarda Dargiewicza w okręgu i z racji tej jest właśnie na Olimpiadzie Młodzieży. Ale to pokazuje zaangażowanie trenera. Ale oczywiście, no trzeba być wszędzie, chcąc być trenerem, koordynatorem i szukać tych talentów naprawdę. Tym bardziej, że po szkoleniu w Asyżu i już uzyskaniu właśnie tych trzech gwiazdek na reprezentowanie na najwyższych szczytach kobiecego boksu, gdzie właśnie nie tylko kobiecego boksu, ale w ogóle Olimpiady i Mistrzostwa Świata, to jest właśnie ten kurs AIBOWSKI, który odbył się w Asyżu i tam trzech naszych trenerów było na tym kursie i pozdawało egzaminy. Oczywiście również nasze tutaj kamery nie zapomną o nich i przeprowadzimy wywiad. Także proszę czuwać i słuchać tych informacji, które będą mieli do przekazania właśnie uczestnicy kursu w Asyżu. I patrzymy na to, co dzieje się w ostatniej trzeciej rundzie odpoczywa. Bo ja myślę, że ta runda jest decydującą rundą. Zwolniły tempo i Cieślik, i Chorążewicz. Ale trafia mocnym prawym zawodniczka z Gliwic. No bardzo, bardzo ambitna naprawdę jest tutaj Paulinka Chorążewicz. Najbardziej zacięty pojedynek z tych wszystkich jak do tej pory. I jedna, i druga ma swoje momenty, ma swoje przebłyski. Ach, przestrzeliła bardzo mocnym prawym Chorążewicz.
Ale teraz trafia, odskoczyła aż głowa Eweliny Cieślik. Obie mięściarki zapomniały o biegu wstecznym. Cały czas jadą do przodu. No jak jechać, to tylko do przodu, no raczej do tyłu to troszkę są problemy, ale tutaj jazda do przodu musi być odpowiednio przygotowana. Mogą mieć naprawdę problemy sędziowie, żeby wskazać tutaj lepszą mięściarkę z tej pary. No czekamy na werdykt, na pewno jest sprawą bardzo, bardzo ciężką punktować taką walkę, gdzie w zasadzie jest cios za cios. Teraz w narożniku Tomasz Potapczyk i za moment już sędzia ringowy zaprosi do siebie Paulinę Chorążewicz, Ewelinę Cieślik i poznamy werdykt sędziowski. I poznamy drugą finalistkę wagi do 52 kg i tym samym poznamy finałową przeciwniczkę Iwony Kryś. No, humor sędziemu dopisuje. To bardzo też się ceni. No, stara się jakoś rozweselić młode dziewczyny i bardzo dobrze. Ale niepewność na twarzy sędzia i Pauliny, Dariusz Zwoliński, i sędzia Eweliny. Klasy AIBA również. No wszystko robimy tutaj i trenerzy, i sędziowie, żeby właśnie ta atmosfera dla tych bardzo młodych dziewczyn wciągała je w tajniki bokserskie i aby po prostu szły do tych szczytów, które już niektóre z naszych reprezentantek zdobyły. No za 3 lata mamy olimpiadę, liczymy oczywiście na żeńską reprezentację podczas zmagań w Rio de Janeiro. No tym bardziej, że będzie to już więcej wag. W Londynie były 3 tylko kategorie wagowe. Tutaj jest mowa o 6, może 5, no ale to wszystko w decyzji Światowej Federacji Boksu AIBA. Melodia przyszłości jeszcze, a za chwilę będziemy i słuchamy. 4-1. Zwycięża Paulina Chorążewicz, a więc jednak ta presja w ofensywie, zdecydowanie w ataku, duża liczba zadawanych ciosów, kilka naprawdę mocnych prawych strzałów zadecydowało o tym, że do finału wchodzi Paulina Chorążewicz i kolejna kategoria wagowa już nam się wyjaśniła. No tutaj powiedzmy pierwszą rundę nie było kwestii, na pewno wygrała Paulinka Chorążewicz, w drugiej no przeważyła Cieślik, ale trzecią rundę również Paulina się zmobilizowała i postarała się, aby zadać więcej ciosów i oczywiście zasłużenie wygrała ten pojedynek. I czas na kategorię z limitem wagowym do 57 kg. W narożniku czerwonym Klaudia Sołtys z BKS Jastrzębie, jej przeciwniczką Ewelina Dębkowska, Tiger Łomża, która za swoimi plecami także będzie miała Pawła Pasiaka. No Podlasie szturmuje, jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, występu kobiet. Kategoria 52 kg, 57. Zobaczymy jak dalej. A w narożniku podopieczna, w narożniku czerwonym podopieczna Andrzeja Porębskiego. Akurat nie mamy niebieski narożnik i Pawła Pasiaka oraz wskazówki Sławomira Kozłowskiego, sędziego ringowego tego pojedynku. Bardzo prosimy judoka na czerwony narożnik. Również dyskusje trwają. Polecenia i wskazówki. Klaudia Sołtys wpatrzona była w pana sędziego. Jak w obrazie. Kiwając głową. Oczywiście tak będzie. A jak będzie, zobaczymy za chwileczkę. Niebieski narożnik Dębkowska, czerwony Sołtys. Od początku agresja ze strony Dębkowskiej, w odwrocie Sołtys. Dobre warunki fizyczne, ajajajajaj, tutaj poleciała z dużym impetem do przodu Dębkowska. I w narożniku ponownie Sołtys, ale nie chce bić się w narożniku. Sędzia uspokaja, prosi o troszkę
no, bardziej jednak spokojny ten boks. No nie może sobie poradzić Klaudia Sołtys z tymi, prawda, no, atakami. Umówmy się, że to są ataki, bo jest to tak bieg i naprawdę uderzanie wszystkim oprócz wypchaną częścią rękawicy. Tutaj widzimy doskonale te prawe ciosy przed ramieniem, gdzieś tam po uszach. No troszkę lekkiej atletyki biegu. Ja myślę, że Klaudia uspokoi walkę w drugiej rundzie. Kolejna akcja, kask i włosy. Starają się chyba troszkę zastopować zapędy Eweliny Dębkowskiej, sekundanci. No wydaje się, że samo zadawanie ciosów lepiej wychodzi Klaudii Sołtys. Jeżeli ona będzie miała troszkę swobody i miejsca, to może nam to pokaże. Nie no, tutaj te ciosy absolutnie to nie można zaliczyć jako ciosy, bo są to ciosy zadawane wewnętrzną częścią rękawicy, przed ramieniem wszystkim. I tutaj ten huragan, który nam prezentuje Ewelina Dębkowska, myślę, że w drugiej rundzie troszeczkę osłabnie. A tu mamy właśnie Klaudię Sołtys i oczywiście znowu w akcji trener Andrzej Porębski. Duża nerwowość. Te ręce rozłożone, prawda, w stylu samolota, było widać, że chcą obudzić swoją podopieczną i teraz już tylko słowna reprymenda. No musi na pewno zmienić sposób boksowania. No musi Klaudia zacząć Sołtys kontrolować to zdecydowanie, bo tutaj jest do trafienia Dębkowska i to bardzo łatwe trafienie, ale to po prostu no, trzeba stanąć, przycelować i na pewno o tym Andrzej Porębski mówił swojej podopiecznej w czasie przerwy. I zobaczymy, czy tutaj siła perswazji trenera sekundanta pomoże Klaudii w lepszym boksowaniu. No i tak jak teraz właśnie. Lewa ręka i dochodzi do głowy Eweliny. Próba lewego na dół, ale szybko potem poprawka lewym na górę. Już troszkę lepiej Klaudia wygląda w tej drugiej rundzie na samym początku. Przez chwilę mieliśmy dziewczyny przy naszym narożniku. No nawet sam sposób podejścia Eweliny pod zawodniczkę wzbudza sporo wątpliwości. Te nogi nie są ustawione tak jak trzeba. No, ona po prostu idzie za zawodniczką i zadaje te szerokie ciosy. Czasem z przodu jest lewa noga, czasem z przodu jest prawa noga, więc tak troszeczkę nieskoordynowana dosyć jest Ewelina. No ale tutaj więcej aktywności jednak Klaudia powinna wykazywać, myślę o Klaudii Sołtys, bo pozwala narzucić sobie naprawdę no tutaj ten styl i sędziowie nie będą mieli podstaw do jakiegoś innego spojrzenia, gdzie w tej drugiej rundzie również Klaudia Sołtys nie zadaje tych ciosów kontrujących. Jest trochę lepiej mimo wszystko niż w pierwszym starciu, no ale dalej to jest runda i tak daleka, daleko od tego, co oczekiwali na pewno sekundanci w przerwie. I teraz powinien być odskok, odejście i rozpoczęcie akcji lewą ręką w wykonaniu Klaudii Sołtys. Właśnie tutaj no, dała się po prostu i pozwoliła narzucić styl reprezentantki Tigera Łomża Dąbkowskiej. Trochę szybsze nogi i byłoby po Ewelinie tak naprawdę. Oczywiście, że tak, ale tutaj no... Ale brawa za upór Dębkowskiej, bo mimo absolutnie wszystko... Absolutnie, za ambicje i za to wszystko myślę, że sędziowie tutaj będą punktować zawodniczkę z Łomży. I patrzymy w takim razie na Ewelinę Dębkowską. Ciężko oddycha. Dwie rundy w takim tempie, dwie rundy takiego ganiania
za Klaudią, no to na pewno musiały wpłynąć w jakiś sposób na kondycję i wytrzymałość. No widzimy, Paweł Pasiak mówi, że wszystko jest fajnie, nie cofasz się, jazda. No na pewno tak. Tutaj efekt wieńczy dzieło. I tutaj te dwie rundy, które były w wykonaniu Eweliny, pozwalają być optymistą na rundę trzecią. No niczego innego tutaj sekundanci nie są w stanie nie wymyślić. Nie. Do przodu i tyle. Trafia na korpus Klaudia. Lewy jeden, drugi. No i teraz właśnie jakby trafiła tym prawym w Klaudia w momencie, kiedy Ewelina na nią szła, to byłaby taka właśnie akcja, na jaką myślę czekamy. Troszkę zaczyna oszukiwać Klaudia Ewelinę w tej ostatniej trzeciej rundzie. Tutaj mamy ewidentny przykład właśnie tej wielkiej woli i chęci wygrania pojedynku ze strony właśnie Eweliny Dębkowskiej. I jeszcze ostatnie sekundy. Idzie do przodu Ewelina, nacięła się w pewnym momencie na lewy prosty Klaudii. Sama końcówka. No ta trzecia runda chyba jest najlepsza w wykonaniu Klaudii Sołtys. Ach, świetnie, teraz trafiła prawym mocnym Sołtys. No w końcu, trzy rundy trzeba było czekać na to, żeby się wstrzeliła. I to jest właśnie sposób na tak boksującą Ewelinę. Stopujący wszystkie zapędy lewy prosty. Widzimy, Ewelina idzie do przodu, Klaudia bije lewy prosty. Trzecią rundę wygrała Klaudia Sołtys. Ale pytanie, jak było wcześniej? Drugą minutą. No, zobaczymy tutaj. Troszkę zbyt późno, wydaje mi się, tutaj Klaudia rozpoczęła finisz. To był pierwszy finał wagi 57 kg. Klaudia Sołtys trenuje na co dzień w klubie BKS Jastrzębie. Jej przeciwniczka Ewelina Dębkowska z kolei reprezentuje barwy łomżyńskiego Tygrysa. Ambicji na pewno nie zabrakło. Ale zmęczone naprawdę obydwie, szczególnie tutaj Klaudia. Widać, jak ciężko oddycha. Ewelinka jeszcze by mogła chyba jedną rundę stoczyć. No albo pół. No taki boks kosztuje zdrowie. No a więc jednak sędziowie opowiedzieli się za tą pięściarką, która więcej ma w swoim zanadrzu, jeśli chodzi o technikę. Jeden punktowy docenił z kolei ten niesamowity upór w dążeniu do celu Eweliny Dębkowskiej. Ale myślę, że Paweł Pasiak może być mimo wszystko zadowolony z Eweliny, bo ona dała z siebie tyle, co mogła. No, dała więcej bardzo po prostu dużo, nie jest, ale to, co tutaj mówiliśmy, że w pierwszej rundzie w zasadzie akcje wszystkie, które nie było do zaliczenia do prawidłowego ciosu, bo te ciosy były rzucane, pchane, no wszystko się działo, tylko nie boksowano. I Klaudia tam parę razy na pewno trafiła i tą rundę sędziowie zaliczyli dla Klaudii Sołtys. Runda druga też taka wyrównana i trzecia runda, którą Sołtys wygrała i to na pewno dało jej zwycięstwo. Wydaje się, że Klaudia ma duży potencjał naprawdę, tylko że musi boksować swoje i tyle. No tutaj troszeczkę się pogubiła, wystraszyła w sensie tego huraganu, który zaserwowała jej rywalka i... Ale kto się huraganu nie boi, no. Dokładnie tak. Tsunami, huragany, coś strasznego. I przed nami
Szósty pojedynek Paulina Gut. Na naszych ekranach czerwony narożnik SKB Czarni Słupski. Jej przeciwniczką będzie Ewa Gipka, która reprezentuje barwy UKS-u Bokser Chojnice. A więc Klaudia już czeka na swoją przeciwniczkę. A my czekamy na pierwszy gong. Bardzo dobre warunki fizyczne od razu rzucają się w oczy Ewy Gipkiej. Pod tym względem Paulina będzie musiała, no chyba właśnie ten huragan zaprezentować, żeby skracać dystans. Sędzia ringowy pan Waldemar Budziłek. Śląski Związek Bokserski. Sędziowie punktowi Dariusz Zwoliński, Sebastian Śledziewski, Tomasz Rożniatowski, Sławomir Milczarek i Paweł Rafałowski. Początek na lewe proste, no ale w takiej materii lepiej powinna sobie radzić Ewa Gipka. Długie ręce Ewy. Przestrzeliła kombinacją lewy-prawy. Na razie troszkę jakby bała się skracać dystans Paulina Gut. No ale tym lewym tam sieje spustoszenie na nosie, powiedzmy, swojej rywalki Paulina Gut. No początek jest good. Very good. I kolejny prawy prosty również dochodzi celu. I jeszcze jeden cios. Ach, dobra kombinacja. Zaczęła wyjątkowo prawą ręką, dokończyła lewym Paulina Gut. I dobry znowu lewy w wykonaniu Pauliny. Można być zaskoczonym, że Paulina właśnie jest w stanie przestawiać Ewę lewym prostym. No nie czarujmy się, ten cios od prawda wieków dobrze operowany i dobrze zadawany jest drogą do następnych ciosów. Podstawowa lewa prosta robi drogę do, powiedzmy, całego repertuaru ciosów, które w boksie są. No dokładnie, wystarczy spojrzeć na to, co robi Władimir Kliczko, prawda, na ringach zawodowych. Wszystko zaczyna się od lewego prostego. I sama końcówka agresywna w wykonaniu Pauliny Gut. No troszkę jakby zamroczona Ewa Gipka. Koniec pierwszej rundy. Rundy, którą powinniśmy zapisać na korzyść Pauliny Gut. Dobry start, dobra inauguracja. Zawodniczki. Długo. Dzień dobry, witam panów. Obserwuję te zawodniczki. Można uznać, że sprawy techniki boksu skłaniają się w poprzedniej walki, gdzie tego nie było widać. W dzisiejszej walce to widać. W tej walce przygotowanie techniczne tych dwóch zawodniczek i te lewe proste. Masz. Nie chcę, to nie, no. I wracamy do rundy drugiej walki pomiędzy Pauliną Gut i Ewą Gipką. I cały czas ten sam scenariusz. Lewa ręka Pauliny Gut. Bardzo dobry lewy. Już tam troszeczkę zaczerwienił się nos Ewy Gipkiej. No nie sposób po tylu, prawda, ciosach, które w zasadzie centralnie trafiają właśnie w nos, zadawane przez Gut Paulinę.
Ale tutaj właśnie ta również podstawowa sprawa zbicia tego lewego prostego. No jest to jeszcze takie przedszkolne zbicie, gdzie odsłania się, ale skuteczne. Zbija lewy prosty i wchodzi sama swoim lewym prostym. I jeszcze dokładka z prawej ręki. Troszkę jednak bezradna jest Ewa Gipka w tej walce. Nie wykorzystuje swoich warunków fizycznych. No do tego jest łatwa do trafienia. Nazwisko tutaj troszeczkę... No nie idzie w parze z tym, co widzimy na ringu. No. U Pauliny good jest, very good. A u Ewy Gipkiej no tak nie za bardzo gipką. No właśnie, troszeczkę usztywniona jest. A warunki fizyczne naprawdę jak na wagę 57 kg są bardzo, bardzo dobre. Długie ręce i tak naprawdę sam początek tego abecadła w tej walce mógłby jej wystarczyć, czyli lewy prosty, szukanie prawego i wtedy byłoby naprawdę fajnie. Ostatnia, trzecia runda zacznie się za moment. Patrzymy na narożnik Ewy Gipkiej. Kolejny wykład trenerski. No ale tutaj dwie rundy zdecydowanie właśnie dla Pauliny Gut. Mobilizacja trenera z niebieskiego narożnika no, musi być bardziej zdecydowana i tutaj Ewa Gipka po prostu musi zadać jakiś kończący cios, chcąc wygrać ten pojedynek. A Paulina jest blisko już wygranej. Ach, pięknie teraz wskoczyła tym prawym Paulina Gut. Ale zaobserwowałem, że Ewa Gipka jak uderza z prawej ręki, to jakby nie wierzyła w to, że może coś tą prawą ręką zrobić. Tak troszkę blokowane są te ciosy. Wiara w siebie musi zdecydowanie być większa w boksie Ewy Gipkiej. Trzeba poprawić kask i możemy wznawiać walkę. Blisko awansu do finału jest Paulina Gut. Ale Paulina ze stoickim spokojem tutaj się prezentuje. Stanęła w tym białym narożniku, po prostu no, przymknęła troszkę oczy, pomyślała, żadnych nerwów, żadnych nic i robi swoje całe czasy do końca. Raz jeszcze Ewa Gipka w swoim narożniku. Raz jeszcze problem z kaskiem. Miejmy nadzieję, że to już był ostatni taki incydent, żeby zachować jak możliwie jak największą płynność. No nie zachowamy tej płynności, bo tym razem ochrona włosów Pauliny Gut dała no to sobie znać. Całe uroki tego kobiecego boksu. Długie włosy są na pewno przeszkodą, ale nie aż taką, żeby zniechęcić kobiety do uprawiania boksu. Trafiła Paulina dwa razy mocno prawym sierpem. Jedna z nielicznych akcji Ewy, lewy, prawy. Postarała się zamknąć w narożniku Paulina Gut Ewę, ale nie udało się to. Koniec trzeciej rundy, koniec tego pojedynku, koniec drugiego finału wagi do 57 kg. Przypominam obsadę do kolejnego pojedynku. No i co by nie mówić, Paulina Gut poradziła sobie naprawdę przyzwoicie w konfrontacji z... Nie bardzo dobra postawa tutaj reprezentantki Czarnych Słupsk. Tą naprawdę tylko i wyłącznie zasługa dobrego lewego prostego. Od czasu do czasu jeszcze cios z prawej ręki. Zdecydowanie wystarczył, aby rozmontować kompletnie obronę Ewy Gipkiej. I za moment poznamy ostateczny rezultat, werdykt. No taka dość spokojna Paulina, zadowolona. Ewa też wydaje się nie być szczególnie przybita.
Paulina Gut jednogłośnie na punkty. Widać, że z pełnym szacunkiem Ewa podchodzi do werdyktu sędziów, jak najbardziej go akceptuje. Medal jest. Do domu się zawsze wróci z fajnym krążkiem, a więc nie ma co tutaj narzekać. A my przejdziemy już do wagi 63 kg. Blanka Zabrzuch, narożnik czerwony BKS Broń Radom. A naprzeciwko Blanki stanie Justyna Walaś, TSB Tarnów. No jak mi się udało ustalić, to Justyna Walaś z niebieskiego narożnika w tamtym roku wygrała olimpiadę, a więc już jakiś zastrzyk doświadczenia, także sukcesów jest. Przekonamy się, czy będzie miało to swoje odzwierciedlenie w ringu i czy faktycznie będzie widać to doświadczenie już z zalążek bokserskiego kunsztu. No tutaj godna uwagi jest sprawa naprawdę doskonałego szkolenia w TSB Tarnów, Tarnowska Szkółka Boksu. Tam naprawdę jest trener Maciejowski, jeżeli przekręciłem nazwisko, ale chyba nie. No jest to naprawdę człowiek, który również dużo serca wkłada i z doskonałymi efektami. No zobaczymy tutaj, jak zaprezentują się nam obydwie dziewczyny. Przed nami Blanka Zabrzuch. Jej trener Adam Jabłoński, doskonale znany z trenowania m.in. Michała Cieślaka, bardzo utalentowanego pięściarza, który niedawno przeszedł na ringi zawodowe, stoczył już nawet pierwszą walkę, pokonał Łukasza Zegmunta w debiucie. Wielki talent kategorii junior ciężkiej, trenowany właśnie przez tego szkoleniowca z czerwonego narożnika. Trener z charakterem bez wątpienia, Adam Jabłoński. Do przodu ruszyła Justyna Walaś. Stanęła na początku Blanka. Ach, no widać szybkie ręce Justyny. To już się rzuca w oczy tak naprawdę po 10 sekundach walki. No, ale dynamiczna, groźna naprawdę jest Justyna Walaś. Szybkie nogi, szybkie ręce. Oj, ciężka przeprawa przed Blanką Zabrzuch. Te sukcesy Justyny, no widać, nie są przypadkowe, bo tu już ta technika jest jasno zaznaczona. Nie, tutaj no, różnica w zadawaniu ciosów, w technice pięściarskiej zdecydowanie po stronie Justyny Walaś. Świetnie boksuje, podwójny, potrójny, prosty. Chociażby tutaj patrząc na ten atak, głowa w dół i do przodu. Zabrzuch, no. Ale trafiła Blanka fatalnie w losowaniu, bo Justyna widać, że jest chyba do tej pory najlepiej wyszkoloną technicznie i najbardziej zaawansowaną pięściarką z tych wszystkich, które oglądaliśmy. Odczepny taki lewy sierp z odejścia, też fajna akcja. I cierpliwa jest Justyna przede wszystkim. Przepuszcza sprytnie ataki Blanki, sama nie podpala się w ataku. Pomimo tak młodego wieku już potrafi analitycznie podejść do boksu. Świetna kombinacja lewy-prawy w wykonaniu Walaś. I jeszcze raz prawą ręką. Ale Blanka odpowiada. Ostatnie sekundy pierwszej rundy. Lewy i dokładka prawym. Znakomity początek Justyny Walaś. Runda bez wątpienia zapisana na korzyść Justyny. No tutaj nie ma dwóch zdań chyba. Jak do tej pory w dzisiejszych półfinałach najlepsza zawodniczka, która nam się tutaj pokazała na ringu w Łodzi. No czekaliśmy na te perełki. Justyna jest jedną już taką poważną kandydatką do tego, żeby taką perłę turnieju od nas słowną oczywiście otrzymać. Ale to co mówiłem, akurat nie tutaj Stanisława Komiec również poucza i mobilizuje do jakichś ataków swoją podopieczną. Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne, bo mądrość boksowania Justyny Walaś tutaj no, jest o 2-3 razy lepsza od swojej rywalki. Nie da się przechytrzyć Justyna w tej walce, jestem pewien. Nie, bardzo no, wyrafinowany sposób boksowania. Widać, że jej doświadczenie ringowe, jej spokój.
to napawa optymizmem na pewno przed rundą drugą. A trzeba przyznać, że Blanka jest zdeterminowana naprawdę. Nie zamierza się łatwo poddać, ale z tak trudną przeciwniczką, jaką jest Justyna Walaś, no po prostu stoi na straconej pozycji. Trudną i dobrą. Trudną i dobrą, bo proszę bardzo, kolejna bardzo sprytna akcja Justyny. Przepuszczenie ataku i już jej rywalka tam gdzieś głową w białym narożniku. No ale z tego odejścia trafiła Blanka prawym na głowę Justyny. Umiejętność kontrowania Justyny Walaś też może się podobać. Janusz Poronin udziela jeszcze lekcji poglądowych. Zwolniła tempo w drugiej rundzie Justyna Walaś. Ale teraz piękny prawy, prosty, bezpośredni. Kolejna bardzo ładna akcja. Przepuszczenie ataku i ponowienie po odejściu wykonanej przez Justynę Walaś. Całe szczęście, że Blanka dość wysoko trzyma ręce i w jakiś sposób amortyzuje albo broni się przed atakami Justyny. Robi co może. Bokserka w czerwonym stroju z czerwonego narożnika, Blanka Zabrzuch. Ostatnie 10 sekund. Znakomita akcja, Walaś, lewy prosty, prawy na dół i zakończenie lewym sierpem, kapitalne. To było brawa wielkie dla Justyny Walaś. I druga runda na pewno na konto reprezentantki z Tarnowa. Przed nami jeszcze trzecia runda. Ale tutaj również trzeba naprawdę bardzo pochwalić Blankę Zabrzuch za wielką ambicję. I były momenty takie, gdzie naprawdę pokazała swój hart ducha i na ile mogła, na tyle chciała utrudnić życie swojej przeciwnicy. Na pewno łatwo pola Blanka nie oddaje od samego początku. Robi co może. Ale tak jak mówimy, można się na razie rozpływać nad kunsztem Justyny Walaś. Lewy sierp, takie polecenia z narożnika Justyny. No ten lewy wchodził faktycznie kilkukrotnie i to tak naprawdę czysto. Ostatnia trzecia runda, ostatnie dwie minuty drugiego finału w kategorii do 63 kg. Pierwszy finał tej kategorii. Lewa ręka, kiedy Blanka idzie do przodu, to od razu uaktywnia się u Justyny lewy sierpowy i wtedy stara się uprzykrzać życie. Ach, fantastycznie Justyna Walaś. Bardzo emocjonalnie reaguje trener Adam Jabłoński. Stara się możliwie jak najbardziej zmobilizować Blankę Zabrzuch do kolejnych ataków. No na pewno doskonale zna swoją podopieczną, która tutaj pokazuje no naprawdę mistrzostwo świata ambicji i uporu. Pomimo powiedzmy tam zbierania kontrujących ciosów, ale również w tej trzeciej rundzie chyba najlepszej wykonaniu Blanki. Ale to jest charakterystyczny tak naprawdę znak wszystkich zawodników i zawodniczek BKS-u Broni Radom. Tam nie ma ludzi nieambitnych, tam nie ma ludzi, którzy nie chcą iść do przodu. Wielka praca trenera Jabłońskiego. No dobry klimat po prostu i jeżeli ma się taką brygadę, no po prostu trzeba to... No banda, to jest banda takich ludzi, którzy idą do przodu. No. Jeszcze raz.
koniec walki. Ja myślę, że swoim temperamentem również tutaj sam Adam Jabłoński zaszczepia takie zachowanie swoich podopiecznych w ringu, bo i powiedzmy w zawodnikach z jego klubu i w dziewczynach, no widać ten ząb, widać ten hard ducha, a przecież o to w boksie chodzi. Za chwilę poznamy oficjalny werdykt. Ja myślę, że może to byłby dobry moment, żeby chwilę porozmawiać z Justyną tuż po walce i gorący komentarz. Oczywiście, jak najbardziej. No to za chwilę, myślę, postaramy się. Tak jest, jednogłośnie Justyna Walaś. Ja mam nadzieję, że za chwilę z Justyną znajdziemy chwilę czasu, żeby podyskutować. A przed nami kolejny pojedynek, walka numer 9 dnia dzisiejszego. To już 63 kg, drugi półfinał. Moczała Olga, BKS Skorpion Szczecin i Kondej Aleksandra, również BKS Skorpion Szczecin. Dwie reprezentantki ze Szczecina akuratnie tutaj wpadły na siebie. I bratobójczy pojedynek zobaczymy na ringu w Łodzi i walkę o finał, który zwyciężczyni stoczy z Justyną Walaś. W ringu sędzia Paweł Rafałowski, sędziowie punktowi. Jesteśmy już z Justyną Walasz. Bardzo proszę. Inauguracja, pierwsza walka na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. No i chyba można być zadowolonym, bo ten twój boks całkiem obiecująco wyglądał. Zadowolonym poniekąd, spodziewałam się czegoś więcej, no ale może z kolejną walką będzie lepiej. Pierwsza runda bardzo dobra, druga przyzwoita, ale w trzeciej już troszkę blanka napsuła ci krwi. Raczej tak, to się nie wiem dlaczego tak wyszło, ale no dosyć niewygodna zawodniczka. Mańkutka, za wiele razy nie sporowałam ani nie walczyłam z mańkutkami, także może przez to, może coś innego, nie wiem, postaram się w następnej walce dać się więcej. Obserwujemy tutaj wszystkie walki od samego początku, no i u ciebie widać już taki zalążek naprawdę niezłej techniki, niezłej dynamiki. Jak długo trenujesz boks, jakie sukcesy, opowiedz troszkę, jak ta twoja kariera do tej pory przebiega. Trenuję 3 lata, niecałe, we wrześniu będzie 3 lata. No i jak na razie, czy mogę się pochwalić, złoto na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży rok temu, brąz na Mistrzostwach Europy w Cetniewie i niedawno też brąz na Mistrzostwach Unii Europejskiej. Czyli tutaj będziesz nastawiała się na złoty medal, tak? Mam nadzieję, że tak. Jestem gotowa i zrobię to. No dobra, dziękujemy bardzo i powodzenia już w finale. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No także nie jest to przypadkiem, powiedzmy, sama tutaj postawa reprezentantki TSB Tarnów i naprawdę nie ma przypadków w boksie. Chcąc być dobrym, trzeba długo trenować. No widać było to, o czym mówiliśmy, widać było, że naprawdę technika jest już wykształcona, szybkość, dynamika, nie może się to brać znikąd. 3 lata trenowania, sukcesy, no i zapowiada się, że w Łodzi w finale Justyna też będzie faworytką, ale popatrzmy na przeciwniczkę potencjalną. No tutaj obserwując tak kątem oka właśnie ten bratobójczy pojedynek zawodniczek Skorpiona Szczecin, naprawdę odbiegający troszkę poziomem i to dużo od poprzedniego półfinału. No, ale tak w boksie bywa, że jeden to robi lepiej, zresztą jak w każdym jednym sporcie, drugi gorzej. Są mistrzowie olimpijscy, są tylko mistrzowie po prostu okręgu. A tutaj dziewczyny ze Skorpiona na pewno siły fachowe doskonałe, jeżeli chodzi o trenerów. I sam klimat również perfekt. I to na pewno nam daje powody do pewności, że będzie te dwie dziewczyny będą dobrze prowadzone i na pewno będą zdobywać medale. To dopiero sam początek oczywiście karier i Olgi Moczały i Aleksandry Kondej.
Szczecinie wiedzą, jak się obchodzić z młodymi zawodniczkami, młodymi zawodnikami. I z biegiem czasu podejrzewamy, że i Ola, i Olga, i Ola będą się prezentowały pewnie sporo lepiej. Zaczniemy drugą rundę. Z odwrotnej pozycji.